Witam, dzisiaj porozmawiam sobie o światopoglądzie Itachiego. Zapraszam. Standardowo oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, dzięki którym życie ma jeszcze jakikolwiek sens. Nie będzie to oczywiście żaden opis historii postaci, to tylko próba spojrzenia na świat oczyma Itachiego i wytłumaczenie, czemu tak, a nie inaczej. Przede wszystkim Itachi Uchiha żył według przekonania, że każdy odpowiada za swoje czyny i nie można obwiniać kogoś o swoje działania. Jest to bardzo dojrzałe podejście i na pewno też bardzo ciężkie do oswojenia się z taką prawdą. Nie każdy jest w stanie się z tym zmierzyć i jak zwykle będę się posługiwał przykładami. Tak więc posłużę się przykładem z mojego dzieciństwa. Mieszkałem wtedy niedaleko miasta, gdzie było 7 bloków i każdy znał każdego. Pewnego dnia wpadliśmy na arcygenialny plan wejścia i poskakania na dach sklepu, który co prawda od kilku lat już nie działał, ale był czyjąś jednak własnością. Właścicielka się dowiedziała, a mi się za to dostało. Sprawa jest na swój sposób bardzo oczywista i wręcz niepotrzebna do tłumaczenia, ale ile razy sami wypowiadaliśmy teksty pokroju, bo inni też robili, to ja też to zrobiłem. Albo gdy dostaniesz pałę z jakiegoś przedmiotu i miałeś 3 punkty na 100, ale tłumaczysz się, że Seba przecież nie miał żadnych. Oczywiście to są tylko jakieś błahostki, które nie odbiły się echem, ale mogą być też znacznie bardziej drastyczne sytuacje. Można kraść, bo inni kradli albo podpuszczali cię, ale gdy to ty zostaniesz złapany, to tylko ty za to odpowiesz. Chyba że wsypiesz kolegów, no to inna gadka. Ale nie po to tutaj jesteśmy. Choć poprzedni aspekt myślenia i to, czego jest ważny, to właśnie o egzystencjalizmie chcę tutaj pomówić. Ale co to jest w ogóle egzystencjalizm? Jest to nurt filozoficzny, który kwestionuje naturę rzeczywistości. Znaczy to mniej więcej tyle, że zadajesz sobie pytanie za pytaniem pokroju, skąd wiem, że istnieje, co jest prawdą, a co nie. Czy jestem marionetką, która odgrywa jakąś rolę przez kogoś lub coś? Nurt ten mówi też o tym, że człowiek jest więźniem w swoim umyśle, bo nie ma żadnej możliwości, aby się dowiedzieć, czy nasze uczucia, myśli i wiara jest prawdziwa. Bo niby jak mamy to udowodnić, skoro nie możemy postrzegać świata poza własnym umysłem i ciałem? Nie da się przerzucić na drugą osobę i żyć jej życiem, myślami i uczuciami. To chociażby mówi cytat Itachiego, który wypowiadał do Sasuke. Ludzie żyją swoimi życiami przypisanymi do tego, co akceptują jako poprawne i prawdziwe. W taki sposób definiują rzeczywistość. Lecz co oznacza być poprawnym i prawdziwym? Jedynie niejednoznaczne pojęcia. Ich rzeczywistość może być w całości iluzją. Bez głębszej analizy prawdopodobnie nikt z was nigdy się nad tym nie zastanawiał, ale myślę, że teraz wiecie, o co chodziło. Oczywiście taka filozofia ma też drugi koniec, to nie tak, że ktoś sobie wymyślił taki punkt widzenia, żeby mieć na wszystko wyjebane, bo przecież i tak nie wiesz, czy tak naprawdę istniejesz. Egzystencjaliści co prawda ignorują kwestie samej rzeczywistości, ale ich istnienie dotyczy tego, co robimy, jakich wyborów dokonujemy i są one ważniejsze niż same myśli. Aby istnieć, musimy dokonywać wyborów, musimy w nie wierzyć i brać za nie odpowiedzialność. To, co mówiłem na początku, Itachi oczywiście też taki był, brał pełną odpowiedzialność za to, że zabił cały klan. Nie tłumaczył się tekstami, że Hokage mi kazał. To wyjaśnia, dlaczego Itachi był w stanie popełnić zbrodnię, jaką popełnił. Nie usprawiedliwia go, a wręcz przeciwnie, pokazuje, w jaki sposób ocenia innych oraz świat, w którym mieszka. Zaplanował to wszystko, przemyślał, wykonał i nie tłumaczy się niczym, tylko akceptuje to, co zrobił. Na dodatek Itachi jest iluzjonistą, co dodaje jeszcze więcej sensu do moich wcześniejszych wypowiedzi. Jako że jest użytkownikiem rzucającym genjutsu, to powoduje, że zmienia on postrzeganie innych. Genjutsu powoduje, że ludzie widzą miraż, przez co są nieskuteczni, ponieważ są uwięzieni we własnych umysłach. Tymczasem w rzeczywistości nic nie robią. Prawdopodobnie wiedział też, że genjutsu to coś znacznie więcej niż tylko taktyka myląca przeciwnika. Poprzez genjutsu mógł zmieniać czyjeś poglądy, a nawet kontrolować ich rzeczywistość. A wiecie, co to znaczy? Jeśli on może w dość prosty sposób kontrolować innych, to istnieje też możliwość, że to on jest kontrolowany przez kogoś. Brzmi znajomo? Dokładnie to, co mówiłem przedtem. Skoro on może mieć własne marionetki, to dlaczego jego egzystencja nie jest kontrolowana przez kogoś znacznie silniejszego? A więc co jest prawdą? Po takim objawieniu można naprawdę się przerazić.
Genjutsu w tym przypadku jest tylko narzędziem ułatwiającym iluzję, ale przecież nawet bez niego ludzie tworzą sobie takie. Bo czy nie jest tak, że ci wszyscy sfrędzonowani kolesie w głowach sobie układają nieprawdopodobne scenariusze i sytuacje, które nigdy się nie zdarzą? Itachi był, nie ukrywajmy, świadkiem wielu scen niepotrzebnego rozlewu krwi. Ludzi, którzy się okłamywali lub obwiniali innych, aby tłumaczyć swoje działania. Kolejnym przykładem jest chociażby to, że był on nienawidzony przez rówieśników i to nie dlatego, że coś im zrobił, ale z tego powodu, że byli o niego zazdrośni, nazywając go aroganckim, olewając totalnie to, kim jest lub czym jest. Widział też oczywiście całą nienawiść i podejrzliwość, z jaką ludzie patrzyli na jego klan. Przez to reakcja klanu Uchiha była taka, że stali się swego rodzaju kultem, wyłączonym z wioski i dążącym do kolejnej wojny domowej. Byli ślepo zapatrzeni w jeden aspekt tego wszystkiego, nie patrząc na drugą stronę medalu, którą było to, że klan ciągle słabł. Można to nazwać kolejną iluzją. Itachi próbował odkryć prawdę dotyczącą jego klanu, ale tak naprawdę nie był on w stanie się tego jednoznacznie dowiedzieć. To, co mógł zrobić, to uwierzyć w jej prawdziwość i żyć zgodnie z własnymi przekonaniami. Jest to tylko jego rzeczywistość zamknięta w jego umyśle i ktoś inny może mieć własną. Ponadto w egzystencjalizmie uważano, że jedynym sposobem na dokonywanie prawdziwych wyborów jest oddzielenie się od jakiegokolwiek systemu społecznego. Dla niego był to jego klan i mowa tutaj o całym klanie, a nie tylko rodzinie. Uchiha jest organizacją, która zmusza członków do stawiania jako najważniejsze wartości klan, wioskę oraz misję. Doskonale zdawał on sobie sprawę z krótkowzroczności swojego klanu oraz zaczął ją kwestionować, a mimo to pociągnęli go do odpowiedzialności jako jednego z członków. Jego przyjaciele stali się szpiegami, a nawet zagrozili mu więzieniem. Nawet jeśli nie chciałby brać udziału w całym przedsięwzięciu klanu, to nie mógł sobie od tak uciec. Jego klan przecież tropił renegatów, więc przez całe życie oglądałby się przez ramię, a w świecie, gdzie renegaci nie są tolerowani, byłoby to podwójnie zgubne. Tak więc Itachi z pełną świadomością i czystym sumieniem mógł dokonać rzezi na klanie. Jeśli rzeczywistość w jego świecie była wątpliwa, to moralność nie istnieje. W jego rodzinie czy w wiosce nie ma żadnych wartości. Już w wieku 13 lat klan Uchiha mu nic nie dawał, więc nie miał tak naprawdę nic do stracenia, prócz brata. Itachi wiedział, że Sasuke jest w stanie przebudzić Mangekyou Sharingana, a nawet może mu w tym pomóc. To, czy go kochał, nie ma tak naprawdę znaczenia, bo to też wybór, którego mógł dokonać i w żadnym wypadku nie jest sprzeczny z całym jego jestestwem. Wybór, którego dokonał, był okrutny, ale Itachi nigdy nie był zabójcą. W końcu niejednokrotnie było widać, jak był w stanie porzucać walki, czy mówił, że nie jest zainteresowany zabijaniem kogoś niepotrzebnie. Przykładowo, moja egzystencja według mnie ma trochę sensu, bo czyny, jakie wykonuję, powodują, że oglądając taki głupi filmik, mogę skłonić kogoś do refleksji. Bo choć nikomu niczego nie narzucam, po takiej analizie możesz stwierdzić, czy się utożsamiać z takim nurtem, czy może masz inne zdanie. A to, że może dzięki takiemu szaremu człowieczkowi jak ja ktoś coś zrozumie i dostanie mały zastrzyk wiedzy, napawa mnie radością. Jest jeszcze jego symbol kruka, który pojawia się z nim wiecznie, a nawet jego słowa o śmierci do Kisame, czyli nie wiemy, jakimi ludźmi naprawdę jesteśmy do czasu momentu przed naszą śmiercią. Kiedy nadejdzie śmierć, aby cię przyjąć, zrozumiesz, czym jesteś. Tym właśnie jest śmierć, nie uważasz? Znaczy to chociażby tyle, że wtedy staniemy z prawdą twarzą w twarz. Nie mamy nic do stracenia i gdy już zaakceptujemy swój los, zobaczymy, czy to w taki sposób żyliśmy, jaki był zgodny z całym naszym życiem. Być może śmierć jest też odpowiedzią na to, w jakiej rzeczywistości się żyje. Podsumowując, Itachi to bardzo barwna postać, która przedstawia nieco kontrowersyjny punkt patrzenia na świat, jakim jest egzystencjalizm. To, co dzieje się w naszej głowie, jakich wyborów dokonamy i to, czy bierzemy odpowiedzialność za nasze czyny, kształtuje rzeczywistość, w której żyjemy. Natomiast wszystkie oceny na jego temat są po prostu nieznaczące. Myślę, że właśnie na tym polega świetność tej postaci. Mimo, że jest tylko animacją w bajce i podłożonym głosem, to przedstawia konkretne wartości i wydaje się bardzo realny. Poza tym jest wkurwiony pilny i inteligentny. I to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się podobał, zapraszam do rozkmin w komentarzach, nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!